Dobry wieczór, ja nazywam się Adam i witam was w kolejnym odcinku z serii Składy, Analiza i Przewidywania. Skoro składy, to dzisiaj mamy zmienione, bo już na stanowisku gotowa i zwarta jest Magdalena Magdziarz. Witam cię, Madziu, serdecznie. Cześć Adam, witam wszystkich kibiców na kanale bardzo serdecznie. Super, jakiś strecik po żużlowej myśli już w tylu odcinkach? Chyba nie. No, chyba już nie. Nie, jest dobrze. No to najważniejsze. Jest w porządku. To najważniejsze. No i prosto z Poznania, nasz szalony kapelusznik, jak to ostatnimi czasy jest, Wojtek Nowakowski, Sport na Nowo. Witam cię, Wojtku, serdecznie. Cześć Adam, cześć Madzia, cześć, witam wszystkich. Gotowy, Wojtek? Skąd się dowiedziałeś, że jestem z Poznania? Co cię tutaj jakby naprowadziło na to? Chyba wąs, tak mi się wydaje, wiesz, tak jak patrzę, ale może się mylę. Przyjmijmy i taką wersję. No i dobrze. Wojtek, no z twojego kapelusza niestety wynikało, że no PSG 8 miejsce, ale ty chyba dzisiaj troszeczkę zmienisz swój typ, co? Jeszcze nie zdradzaj, no, oczywiście. No wiadomo, no już chyba nawet jak to losowałem, to mówiłem, że w to nie wierzę, no. Kapelusze, słuchaj, mają to do siebie, że płatają figle, tak? No mam nadzieję, że nie, bo mi się podobało losowanie Polonii Bydgoszcz. No, a mi się nie podobało PSG-tu. No, słuchaj, no nie, to już nie jest moja wina w takim razie. Poza tym, tylko... szczerze mówiąc, nie chciałbym, żebyśmy się spotkali ponownie, nawet w pierwszej lidze. Jak my awansujemy, wy musicie spaść. To są niebezpieczne starcia. No widzisz, Magda, jak on zaczyna? On bardzo źle zaczyna sobie. Tak, na cienkim lodzie. Wydaje mi się, że ze względu z tego, jakiego miasta pochodzę, jestem teraz tutaj chyba najbardziej bezstronna między wami. O, zgadza nie, no, się. Mamy zestaw poznańsko-krakowski, jest najbardziej oszczędny skład, tak więc wspierający drodzy, weźcie coś tam, dorzućcie Adamowi, bo już widać, że oszczędza. Nie, no, na razie w sumie łączy nas dwójka zawodników na chwilę obecną, jeżeli właśnie chodzi o obecny skład Poznania na sezon 2022. Dokładnie, a zanim przejdziemy sobie wiesz do... Wiesz o tym? Wiem o jednym, no, bo ostatnio o nim wspominałaś jako takim twoim idolu, ale kto jest ten drugi? No to ja mogę ci zdradzić, że jeden z zawodników zaczynał swoją przygodę w polskiej lidze właśnie w barwach Wandy Kraków w 2010 roku. O, w 10? Dałam ci zagadkę. Czyli Saszka albo Wowka. Może, to się zaraz przekonamy, tak naprawdę za chwilę przejdziemy sobie do całego składu. Nie, jeszcze... no Łoktajew już wtedy był po przygodzie w Falubazie, to musiał być Wowa Borodulin. Borodulin, no zgadza się. No widzisz, Wojtek, tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, ale teraz już pomału, zanim przejdziemy właśnie do tych składów, trzeba sobie powiedzieć, że mimo wszystko na ten nowy sezon Madziu w Poznaniu, no... rewolucja tak naprawdę, rewolucja. Jak wiemy, Arkadiusz Ładziński nie jest już, zrezygnował z tej funkcji, aczkolwiek wiem, że gdzieś tam jeszcze działa w klubie. No i mamy nowe rozdanie. Czy nie obawiasz się, albo powiem inaczej, czy jesteś optymistką czy pesymistką, jeżeli chodzi o takie rozdania i od razu, no powiem szczerze, bardzo mocne karty. Jeżeli chodzi ci o skład drużyny Poznania na sezon 2022, no to trzeba powiedzieć, że nowy zarząd, który teraz działa w Poznaniu, wykonał naprawdę bardzo dobrą robotę, ściągając naprawdę zawodników z Ewinę pierwszej ligi, jak właśnie wspomniany Łoktajew, o którym już mówiliśmy, czy Kasper Gomulski. Są to zawodnicy topowi, którzy mogą stanowić o sile Poznania w tych rozgrywkach, więc moim zdaniem oczywiście jak najbardziej na plus. Mm-hmm. Wojtku, a tobie, no ty wiem, że akurat bardzo się ucieszyłeś z tego, że no tam się w końcu zmieniło i idzie chyba ku dobremu, oczywiście tak ogólnikowo pytam. Tak ogólnikowo idzie ku dobremu i tak ogólnikowo się bardzo cieszę. Myślę, że nawet w szczegółach widać duże różnice, zwłaszcza no, że długi przede wszystkim są pospłacane. No i sądząc po składzie, to faktycznie z kasą nie jest najgorzej w klubie. No a wiadomo, że bez pieniędzy nie ma niczego i to wszystko wygląda naprawdę dużo lepiej niż w ostatnim roku, w ostatnich dwóch. No i na pewno lepiej niż to wyglądało w tym słynnym meczu w Bydgoszczy.
No, dokładnie. Ja powiem od siebie tylko, że bardzo optymistycznie to wygląda. Mam tylko nadzieję, żeby również wszystko się zgadzało w kasie, bo z tym w Poznaniu były ostatnio problemy. A teraz szybciutko przechodzimy właśnie sobie do kart, a mianowicie, co tutaj przygotowałem. O, już niestety typy odkryłem, ale to... Spoiler! Spoiler był, dokładnie, ale to sobie wrócimy na koniec. Tak więc na początek mamy nowego trenera. Adrian Gomulski, jeszcze do niedawna zawodnik. W tej chwili będzie prowadził właśnie Skorpiony pod swoją batutą. I dalej mamy rekordzistę toru. I zobaczcie, jaką mamy piękną fotografię Markusa Birkemausa i nowe rozdanie. On zresztą to chyba jakoś tak zatytułował. No bardziej na modela tutaj niż na żużlowca. A wiemy, z ten chłopak z jakimi perypetiami kończył miniony sezon. Tak więc przechodzimy sobie dalej szybciutko i jak możesz, Wojtku, przeczytaj polskich seniorów i zawodników do U24, których możemy tutaj dać. No to polskich zawodników, o, już pokazałeś, Kacper Gomulski i dwóch zawodników U23, Robert, U24, Robert Chmiel i Kevin Pfeiffer. Dobrze, oczywiście jeszcze tutaj mogę... Tą robotę mi dałeś. Tak, ale to spokojnie, za chwilę się rozwiniemy na ich temat. Jeszcze tylko zauważę szybciutko, że Kacper Gomulski w pierwszej lidze średnia 1.811, Kevin Pfeiffer w pierwszej lidze 1.467, no i Robert Miel 1.510 tutaj właśnie w drugiej lidze. I przechodzimy sobie do następnej formacji. Madziu, czy ty jesteś w stanie nam ją szybciutko zaprezentować? Zagraniczni zawodnicy. Tak, oczywiście. Więc tak, w sezonie 2022 w drużynie PSŻ tu Poznań jako zawodnicy zagraniczni będą startować Włodzimir Borodulin, Chris Harris, Aleksander Łoktajew i Jonas Seifert-Stark. Dokładnie, dziękuję Ci, Madziu. Tutaj jeszcze właśnie można zauważyć, że Jonas Seifert-Stark może występować na pozycji U24, bo ma dopiero 22 lata. W zeszłym sezonie naprawdę dobry sezon, 1.881. Saszka Łoktajew w pierwszej lidze 1.877. Chris Bomber Harris, jak wiemy, nie startował w zeszłym roku, 40 lat, jemu już wybiło, kurczę, ale ten czas leci. No i Władimir Borodulin w pierwszej lidze niesklasyfikowany, co prawda, średnia 1.0. No i na koniec zostali nami juniorzy i tutaj tak naprawdę no największa zagadka, ale za chwilę sobie porozmawiamy, bo wiemy, że mamy tutaj dwóch gości, którzy, no jeżeli będą tylko mogli występować, to oczywiście to zrobią, a mianowicie takie prawdziwe zasieki, chciałem powiedzieć, takie... No, w pewnym sensie tak. Tak, tak, w pewnym sensie tak, tak, ale tutaj Ostrowia grubo właśnie wspomoże PSŻ, a mianowicie Sebastian Szostak jako gość i Kasper Grzelak. No i dalej mamy Aleksandra Kajbuszewa, Kevina Pedersena, Juhl Pedersen i Benjamina Bosso, Duńczyka, właśnie dwóch Duńczyków. Pójdzie Bosso, dokładnie. To już jest ich ostatni sezon w gronie juniorskim. No, zarówno jeden, jak i drugi nie startował jeszcze w tym sezonie, tak więc tak to na tą chwilę wygląda. Przepraszam za ten spoiler, co mieliśmy właśnie typów, ale to sobie porozmawiamy. No i dobrze, i przechodzimy sobie tak naprawdę od tej najważniejszej dla mnie, moim zdaniem, postaci, która się pojawia, i to niekoniecznie zawodnik. Bo właśnie, Madziu, Adrian Gomulski, no słuchaj, no to jest coś nowego, tak? Do tej pory znamy Adriana jako zawodnika, a tutaj jednak poprowadzić ma Skorpiony i powiem szczerze, ta drużyna dobrze wygląda, więc wymagania chyba pod jego adresem będą dość duże. Tak, oczywiście, no ale wydaje mi się, że zarząd, zatrudniając go do pełnienia roli trenera, i jak ją sam wiedzieli, na co się piszą, no i wydaje mi się, że powinni się dogadać ze sobą i on powinien pogadać naprawdę bardzo dobrze się na tej pozycji. Tym bardziej, że będzie też pracować wraz ze swoim bratem. No i jak zaznaczał Kacper, oczywiście nie będą tam wchodziły oczywiście w grę żadne relacje rodzinne, obydwoje są profesjonalistami i będą tak też na to stawiać, żeby jak najlepiej współpracować ze sobą bez względu na te konotacje rodzinne, które są między nimi. No właśnie, Wojtku, a jak ty podchodzisz do tego trenera? Czy jednak byś wolał jakiegoś z większym doświadczeniem, czy właśnie obawiasz się tej takiej no braterskiej, że tak powiem, więzi i jednak przymykania oka na niektóre sprawy, czy jesteś na tak, na nie? Jakie jest twoje zdanie?
Wiesz co, myślę, że to z tą braterską więzią to jest z jednej strony jest obawa właśnie o to, że będzie na coś przymykał oko, a z drugiej jest obawa, że będzie właśnie go surowiej traktował, żeby pokazać, że nie przymyka oczu, więc to może być ta kwestia. Z drugiej strony jednak ta formacja krajowa jest, jak zresztą zwykle w Poznaniu, i to się akurat nie zmieniło przy nowym zarządzie, jest skromna liczbowo. Jest tylko trzech polskich seniorów, więc nawet niespecjalnie jest tam pole manewru, żeby coś zmieniać. Tak więc myślę, że tutaj nawet, zresztą mówimy o Kacprze Gomułskim, to jednak jest zawodnik, który naprawdę musiałby mieć duże problemy, żeby w drugiej lidze musieć rozważać to, czy go odstawiać od składu, czy nie. To już tak trochę przechodzę do Kacpra, ale jeszcze o Adrianie Gomułskim. Właśnie. Chciałem powiedzieć, że to nie jest pierwszy debiut trenerski w historii PSŻ-u, bo przecież na początku Mirosław Kowalik, nie i tak dawno Tomasz Bajerski, to wszystkich... To wszystko byli debiutanci. Zresztą Adrian Gomulski chyba nawet zdawał razem z Tomaszem Bajerskim te egzaminy, te papiery licencyjne trenerskie. To, że tam miał dłuższą, jakby nie debiutował do tej pory, no to też pewnie wynikało z tego, że pomagał bratu jako mechanik. Teraz Kacper ma ten problem, że mu jeden mechanik odpadł, musi szukać nowego. Zgadza się. Ja powiem szczerze, ja się cieszę z takich ruchów, bo rozmawialiśmy właśnie o Pile poprzednio i tam właśnie też mamy przecież Ryszarda Dołomisiewicza, dla niego to też coś nowego i no i tutaj Adrian Gomulski, ja jestem jak najbardziej na tak, tym bardziej to co powiedziałeś, a propos właśnie Tomka Bajerskiego, na pewno taki debiut marzyłby ci się u Adriana Gomulskiego, prawda Wojtku? No, Mirek Kowalik też miał niezły debiut, prawda? Też. Przecież już w pierwszym sezonie PSŻ wszedł do pierwszej ligi. W tej pierwszej lidze też się dobrze spisywał i pod skrzydłami Mirosława Kowalika i później pod skrzydłami Zbigniewa Jądera. No, dokładnie. Madziu, to przechodzimy sobie do formacji polskich seniorów, czy tam zawodników U24, polską formację. No, tutaj rzuca się właśnie to nazwisko, które przed chwilą już delikatnie Wojtek, przepraszam, nam poruszył. Zawsze was mylę. Piotrek, Wojtek, kurczę. No i Kacper Gomulski. Słuchaj, moim zdaniem to jednak to jest zawodnik, który powinien jeździć, tak jest moje zdanie, w pierwszej lidze. I myślę, że on tutaj będzie rozdawał karty w drugiej lidze, no aż będzie miło patrzeć. Jakie jest twoje zdanie? Czy dobrze, że zszedł do drugiej ligi? Więc tak, no Kacper Gomułski jest to na pewno zawodnik pewny, jeżeli chodzi o miejsce w składzie w sezonie 2022 w drużynie PSŻ-u Poznań. Jego ściągnięcie jest, tak jak już chyba wspominałam na samym początku, bardzo dużym sukcesem ze strony działaczy, nowych działaczy w drużynie z Poznania, ponieważ Kacper już w Eminie pierwszej lidze bardzo dobrze punktował. I wydaje mi się, miał średnią właśnie 1,8 i... No spokojnie, nie, no dokładnie, no słuchaj, no miał tak. Bardzo dobrą średnią, w szczególności początek tak. Sezonu miał kapitalny, prawda? Tak, właśnie miał bardzo dobry początek sezonu, potem zanotował taką trochę spadkową w dół, obniżając trochę swoje loty. Mimo to wydaje mi się, że będzie on pretenduje do miana liderów w drużynie PSŻ-u. Nawet bym powiedziała, pokusiła się o stwierdzenie, że może być jednym z lepszych zawodników krajowych w całej drugiej lidze żużlowej. No i co więcej, chciałabym też zaznaczyć, że właśnie przykład ściągnięcia Kacpra Gomułskiego czy Aleksandra Łoktajewa, którzy ścigali się w pierwszej lidze żużlowej, pokazuje, jest przykładem tego, może tak, wydaje mi się, że kiedyś druga liga pretendowała do miana ligi półamatorskiej, jakiś czas temu jeszcze miało to miejsce, a teraz wszystko się zmienia i teraz kluby, które startują na tym poziomie rozgrywek, wcale już aż tak nie odbiegają pod na przykład kątem finansowym od drużyn startujących na zapleczu PGE Ekstraligi. Nie, no tutaj się z tobą właśnie zgadzam w 100%, naprawdę coraz więcej tych takich nazwisk, których do niedawna no nawet w Ekstralidze mogliśmy oglądać, a teraz już zasilają kluby drugoligowe i robi się tutaj bardzo ciekawie. Przechodząc do następnego zawodnika, wiem oczywiście Wojtusz, że zaraz tutaj jeszcze parę groszy dodasz co do Kacpra Gomulskiego, ale przechodząc dalej, bardzo ciekawym ruchem jest zawodnik 24-letni Kevin Pfeiffer.
I właśnie tutaj wydaje mi się, że to jest taki języczek uwagi. Co ty o tym zawodniku sądzisz, Wojtuś? No to jest dla mnie taka troszkę niewiadoma, no bo okej, jest to zawodnik, który trochę pojeździł w tej pierwszej lidze w zeszłym sezonie. Ta średnia też nie była jakaś dramatycznie słaba, miewał naprawdę bardzo dobre mecze, które przeplatał z tymi troszkę słabszymi, z tymi dużo słabszymi, ale w drugiej lidze okej, jest coraz bliższa ta druga liga tej pierwszej, ale nadal jest to jednak liga druga i wymagania są trochę niższe. Co jednak nie znaczy, że trzeba jakby obniżać swoje loty, żeby utrzymać dobry poziom, też trzeba jednak trochę się rozwijać. I myślę, że Kevin jest też jednym z, według mnie, jest większym faworytem do pierwszego składu niż Robert Chmiel, z którym zapewne będzie o to toczył walkę, aczkolwiek nie jest pewniakiem i pierwsze treningi przedsezonowe, pierwsze sparingi mogą tę optykę całkowicie wywrócić do góry nogami, ale na pewno ma ten komfort, że, no, że z Gniezna no to ma żabi skok do Poznania, więc w każdej chwili może wpaść i zresztą z Kacprem i z jego bratem i mogą sobie potrenować na tym samym torze, tak? Nie no, zgadza się. No najmłodszy z klanu Pfeifferów, powiem szczerze, w zeszłym roku, no ja go zapamiętam z występu bodajże chyba kompletem punktów z Orłem Łódź. I on tam naprawdę, kurczę, fruwał. No to teraz druga liga. No to, co Wojtek zauważyłeś, no jednak ci zawodnicy schodzą stopień niżej, czyli ten stopień łatwiej powinni mieć zdecydowanie. Dlatego tutaj Madzia wspomniała, że Kacper Gumulski może być w całej lidze jednym z liderów. Ja również się pod tym podpisuję, jak najbardziej drukowanymi mogę powiedzieć. I tutaj wymagania właśnie w stosunku co do Kevina Pfeiffera mimo wszystko również powinny być wyższe. Więc ja właśnie będę na niego miał oko, że tak to powiem. I może być właśnie takim języczkiem uwagi. Ktoś jeszcze chcesz, Wojtek? Ja ci powiem, że wymagania niekoniecznie muszą być wysokie, bo jednak jest właśnie Kacper Gomulski, jest Aleksander Łoktajew, jest Wowa Borodulin, który też już miał przygodę w Poznaniu, też jest tu znany i to z dobrej strony. Tak więc oni, myślę, właśnie będą zdejmować presję, brać na siebie ten ciężar odpowiedzialności i to po nich, od nich są właśnie chyba większe wymagania, a Kevin po cichutku może robić swoje i nawet jeśli będzie miał gorszy mecz, to nie powinno to jakoś bardzo bić po oczach. Okej. Okay. Wojtek tutaj wspomniał, że raczej wygra tą rywalizację o miejsce w składzie z Robertem Chmielem, Madziu. I właśnie, Robert Chmiel, 24-latek, kurczę, no tak jakby troszeczkę ta kariera stanęła teraz w miejscu, no i jakoś nie progresował ostatnio za bardzo. Czy właśnie, jakie jest twoje zdanie, Madziu? Moje zdanie jest takie jak Wojtka, że Kevin Pfeiffer będzie miał, moim zdaniem, zdecydowanie większe predyspozycje do tego, żeby dostać się do składu PŻD Poznań. Co z Robertem? No nie wiem, ciężko mi określić. No, tak jak wspomniałeś, na pewno gdzieś tam stanął w miejscu i może mieć tylko właśnie ciężej, mając Kevina Pfeiffera za przeciwnika no do składu. A Kevin z kolei będzie miał teraz dużo lepiej, ponieważ przechodząc ze startu Gniezno do PŻD Poznań będzie miał taką zapewnioną swoistą stabilizację co do regularnej jazdy, której właśnie nie miał w drużynie z Gniezna. No na pewno po to... Kiedy musiał właśnie rywalizować o skład, o miejsce w składzie awizowanym. No, dokładnie. Słuchajcie, no to teraz czas na ocenkę tej formacji. Mogę jeszcze jedną rzecz oczywiście, o Robercie Chmielu, bo on... Pamiętam, jak on debiutował. Miał taki... No nie łapał się do kadry chyba w Gdańsku i dlatego poszedł na wypożyczenie do PSŻ-tu akurat na mecz wyjazdowy w Rzeszowie i tam spisał się świetnie i to był jego dobry i jedyny w tamtym sezonie dobry mecz w PSŻ-cie. I on w zasadzie miewa takie pojedyncze dobre mecze i potem się zastanawiamy, najpierw się zastanawiamy, czemu pojechał nagle tak dobrze, a potem się zastanawiamy, aha, to był jednorazowy wypadek, czy no coś w nim drzemie, tylko czegoś on jeszcze szuka, tej stabilizacji. Być może Adrian Gomulski mu pomoże to znaleźć i wcale wtedy Kevin Pfeiffer nie musi być na takiej wygranej pozycji, ale też myślę, że taka rywalizacja jednak będzie ich obu napędzała do rozwoju. No i pomoże im obu, bo obaj potrzebują właśnie takiej stabilizacji, takich równych meczów. No ale też z drugiej strony, jeżeli będą się mieszać na tej pozycji drugiego, powiedzmy, krajowego seniora, właśnie, też czasem trzeba dać szansę, żeby ktoś no dostał, no właśnie tak jak Michał Gruchalski w Gdańsku, o co apelowaliśmy z Krzyśkiem Dziarskim przez pół sezonu, jak w końcu się rozjeździł, no to swoje robił.
Dokładnie, no miejmy nadzieję, że będzie to zdrowa rywalizacja tak naprawdę i niech wygra lepszy. No to właśnie, Maciu, to zacznę od ciebie. Ocenka tej formacji od 0 do 10. Na pewno na plus zdecydowanie Kasper Gomulski, który bardzo wysoko podnosi moją ocenę. Na plus również Kevin Pfeiffer i Robert Chmiel, więc daję mocną ósemkę. No proszę, pięknie. Wojtuś? Ósemka albo dziewiątkę. O, no to decyzja? 8,5. Super, okej, dobrze, Wojtek? Ja będę troszkę spokojniejszy, ja daję pewną ósemkę, ale nie myślę o połówkach. Okej. Moje zdanie jest takie, że dam 9, powiem szczerze. Ja uważam, że Kevin naprawdę tutaj dopiero, może tak powiem, odblokuje w pełni swój potencjał, a o Kacpra Gomulskiego jestem spokojny, naprawdę jestem spokojny. Pamiętacie, że no to był jednak mimo wszystko bardzo ciężki sezon no, dla braci tak naprawdę, nie tylko dla Kacpra, bo po stracie taty, więc i tak, no... Wydaje mi się, że bardzo dobry miał sezon w drugiej lidze. Mam nadzieję, że Ginger, zresztą pozdrawiam. Kasper, pozdrawiamy, więc dasz radę, bo jak nie, no to wiesz, już cię więcej nie zaprosimy i tyle. Dobrze, przechodzimy no, sobie... No wiesz, gnieźnianie w Poznaniu to mają tak trochę trudniej, nie? No ale wiesz, mimo wszystko jak będą wyniki, to będziecie ich nosić na rękach, taka jest prawda. No to na pewno. Przechodzimy sobie, drodzy kochani, do następnej formacji. I tutaj to była taka największa bomba transferowa, od której się to wszystko zaczęło w tej drugiej lidze, bo nazwisko Aleksandr Łoktajew w drugiej lidze, no robi wrażenie, prawda, Magdo? Tak, tak, zdecydowanie. No ja nie będę w tym, nie zachowam w tym żadnej oryginalności, jeżeli powiem, że raczej na pewno będzie on przyszłym liderem Poznania. Znając jego historię, wiemy, że jest to zawodnik troszkę z takim charakterem, ale nie można mu na pewno odmówić doświadczenia i umiejętności na torze, które zebrał w ostatnich latach. No i co najważniejsze, w sporcie żużlowym notuje on nieustanny progres, cały czas idzie tak do przodu. No tak, no i to była na pewno dosyć spora bomba transferowa, troszkę zaskoczenie, ale no na pewno na plus i wraz z nim drużyna z Poznania może sporo namieszać w przyszłorocznych rozgrywkach ligowych. Dokładnie. Wojtek, jeszcze tak na sekundę zostanę przy Saszce Łoktajewie. No, ja powiem szczerze, byłem w dużym szoku, że tak szybko dogadano takiego zawodnika, lidera Orła Łódź tak naprawdę. W pierwszej lidze sobie bardzo dobrze radził. Czasami, no, miał takie słabsze mecze, ale mimo wszystko, no... Rzadko kiedy było można mieć do niego największe pretensje. Waleczny na torze, więc no jak to się udało wam, że tak powiem, ściągnąć no, taką gwiazdkę na tym torcie? Też chciałbyś to wiedzieć, nie Wojtek. Nie wiem, ale się cieszę. Nie chciałbym wiedzieć, bo jeszcze jak ja się dowiem, to ja mam za długi język. Ja to wypaplam i cały świat będzie, cała Polska żużlowa będzie z takich trików korzystać. To ja nawet nie chcę wiedzieć, jak to się udało. Cieszę się, że się udało i bardzo dobrze. No to najważniejsze. Tak sobie właśnie rozmawiamy o tych zawodnikach, wam powiem. I do tej pory tak naprawdę zawodników ambitnych sobie omawiamy, więc to może być kolejny plusik, jeżeli chodzi o całokształt omawiania drużyny PSG tu Poznań. Ale z kolei przechodzimy do następnego zawodnika. No i teraz, nie, tego to zostawię sobie tutaj dla Madzi, ale ja jeszcze muszę się ciebie zapytać tak naprawdę, Wojtku, o tego właśnie Duńczyka, który w zeszłym sezonie, jak to się dokładnie czyta, Jonas Seifert-Salk, tak? No to on u was w Poznaniu na torze naprawdę bardzo dobre wyniki robił i teraz po takim sezonie na tych wyjazdowych meczach, gdzie mógł się otrzaskać, ten sezon może być również taki no przełomowy. No niestety nie mamy tego porównania z Mistrzostw Świata Juniorów, ponieważ on na koniec sezonu doznał kontuzji, która go wykluczyła z wszystkich trzech finałów, do których się zakwalifikował. Mhm. Nie twierdzę, że byłby tam faworytem do medalu, ale mógłby robić takie niespodzianki jak choćby Norik Bledorn w tym turnieju. Tak więc jak najbardziej jest to jeden z czołowych duńskich młodych zawodników. To 22 lata, dokładnie. 22, właśnie. Tak się zawahałem z tymi juniorami, bo właśnie coś mi tak nagle zaświtało, że to była chyba jego ostatnia szansa na to Mistrzostwo Świata Juniorów i faktycznie tak było. Tak więc podwójna szkoda, no ale faktycznie jest to zawodnik, który daje dużo dobrego PSŻ-towi. Nie dziwię mu się, że został w tym klubie, bo
ma tu dobre warunki do rozwoju, ma już tu swoją pozycję i to teraz niech inni się martwią o to, jak go z tego składu wygryźć, jeśli w ogóle mają go wygryźć, no bo tak naprawdę każdy z trzech pozostałych mógłby zostać gdzieś tam bardziej z tyłu. Mhm. No i Maciu, teraz do ciebie pytanko, bo mamy dwóch pozostałych zagranicznych zawodników, którego sobie wybierzesz? Wiemy, Chris Harris, bliski twojemu sercu, a z kolei sprzedałaś tam fajną informację, bo ja akurat nie wiedziałem, a propos Władimira Borodulina, który wraca do PSG tu Poznań, bo on już tam występował, prawda? Tak. No i tak jak już wspomniałam, Władimir Borodulin zadebiutował w 2010 roku, miał chyba wtedy bodajże 19 lat, kiedy po raz pierwszy startował w Lidze Polskiej. No i zaprezentował się wówczas z bardzo dobrej strony w rozgrywkach Wandy Kraków. No niestety potem odszedł do Ostrowa bodajże, więc za długo nie był u nas. No i właśnie w kontekście Poznania można powiedzieć, że jest to taka nowa, stara twarz. Powrót po dwóch latach, po odejściu do Orła, w którym tak naprawdę no, za wiele nie postartował, bo bodajże wziął udział jedynie w jednym spotkaniu z zespołem Krosna, bodajże, jeżeli nic teraz nie pomyliłam. No i na pewno jest to zawodnik na pewno bardzo bliski poznańskim kibicom, bo czytałam wywiad, w którym opowiadał o tym, że to kibice właśnie prosili go o powrót do klubu, więc jeżeli Wojtek potwierdza, że tak było, że bardzo jest bliski waszemu sercu, to tylko na plus. No to dokładnie, Wojtek, no to został ci bomber Harris, jak ja bardzo uwielbiam tego zawodnika, tylko ja nie wiem, czy to już nie jest odcinanie kuponów, no i to, że kontrakt podpisał, to nie oznacza chyba, że on tam może wystąpić. No to jeszcze wiesz, to jeszcze daleka droga do tego. Tym bardziej, że macie naprawdę fajny skład. Dlatego właśnie powiedziałem, że każdy z tych trzech zawodników może spokojnie zostać z tyłu za Seifertem, Zalkiem. No może niekoniecznie Saszka Łoktajew, ale akurat i Wowka. No okej, świetny, bardzo lubiany u nas zawodnik. Z Chrisem Harrisem może przegrać rywalizację, może przegrać z Seifertem, Zalkiem. A czy Chris będzie się pojawiał, to ja wam powiem, jak to ma wyglądać. Przynajmniej takie mam informacje. Zresztą z oficjalnej konferencji prasowej, więc nic tajnego i każdy z dziennikarzy, który tam był, ma te informacje. Chris Harris przywiezie przed sezonem swoje motocykle do Poznania. One tu będą przeznaczone na polską ligę. Zajmować się nimi będą mechanicy klubowi. A jak Chris przyjedzie, tylko sprawdza, czy wszystko gra i wyjeżdża na tor. Także nie musi wozić ze sobą sprzętu. Ma sam mniej roboty z tym sprzętem, jego mechanicy mają mniej roboty, także jest wszystko zrobione pod to, żeby no, tego Chrisa tutaj namówić, żeby jednak przyjeżdżał, żeby to nie był dla niego jakiś większy wysiłek, przede wszystkim logistyczny. Tak więc to jest na pewno na plus i na pewno byłby wielkim magnesem na kibiców, a podbicie frekwencji i dobrymi wynikami, i dobrymi nazwiskami to jest priorytet w tym momencie w PSG-cie. Nawet nie wyniki, nawet nie awans do pierwszej ligi. Dobra, do tego za chwilę dojdziemy, ale playoffy myślę, że z tym składem, no może nie spokojnie, ale powinniśmy dać radę. Natomiast przede wszystkim podbijać frekwencję i Chris Harris może być takim magnesem. Z drugiej strony, jeśli nagle zacznie się migać od tych przyjazdów do Poznania, no to może być właśnie wręcz przeciwnie i to nawet nie z niekorzyścią dla niego, tylko dla całego klubu. Także jest to pewne ryzyko i nie dziwię się, że właśnie tak będą Harrisowi, myślę, szli w PSG-cie na rękę, żeby jak najczęściej on tutaj do nas zawitał. No bo pamiętamy choćby, co było z samym Mastersem w Rzeszowie. On od początku powiedział, że brytyjska liga jest dla niego priorytetem i jak będą kolidować terminy, to on zostaje na Wyspach. Ale to przynajmniej było od początku wiadomo i chyba nikt nie ma tam w Rzeszowie do niego pretensji, że się czasem nie pojawiał. Słuchajcie, no a macie tam gdzieś przy stadionie McDonald's? Bo wiesz, troszkę daleko. No to właśnie, no to nie wiem, czy się tak nie, będzie często pojawiał. Inaczej, można dojechać, no da się. Nie, spoko. No słuchaj, tak to jest, ale moim zdaniem jednak Chris Harris to jest bardziej taka mocna nazwiska. To, co ty zauważyłeś słusznie, Wojtek, że jednak to jest kolejna promocja, żeby tych kibiców też w Poznaniu było więcej, tak? No bo wiadomo, Poznań żyje piłką nożną, Lech Poznań, tak? Warta Poznań, no to jednak ten żużel schodzi tu na boczny tor, a może tutaj jednak taki Chris Harris 40 lat, także... No ale co, pewnie Madziu z chęcią byś jeszcze go na torze zobaczyła. Tak, oczywiście. No Chris Harris również jeździł w Speedway w Wandzie Kraków w 2016 roku.
ale no niestety nie zapamiętałam go z dobrych występów na torze w Krakowie. No właśnie. Więc może u was w Poznaniu się odbuduje i pokaże się z lepszej strony. No to No oby, oby. ostatnio byłaś ty, Madzia, jako pierwsza ocenka dawałaś. No to teraz Wojtuś, twoja ocenka, jeżeli chodzi o formację zagranicznych zawodników. No na pewno Saszka Łaktajew to jest ten, co podbija tę i tak wysoką ocenę jeszcze wyżej, więc tym razem to ja bym się zawahał między ósemką a dziewiątką i chyba bym się nawet ku tej dziewiątce skłaniał. Tak, dziewiątka. Niech będzie dziewiątka Dokładnie. też. Magdaleno, twoja ocena? Ja chyba powtórzę po Wojtku i również i dla tej formacji dam ocenę dziewiątkę. Ja oczywiście nie mogę być gorszy. 9 musi tutaj paść z uwagi na to, że na moje A możesz Saszka. być lepszy, daj No, dychę. znaczy powiem tak, Saszka na dychę dla mnie to jest top. Ten właśnie Jonas, jeżeli by miał lepsze Daj występy na festiwal. wyjeździe, w zeszłym sezonie też by była dycha. Ale dlatego to jakoś ta ósemka, siódemka nawet. No i Borodulin, fajnie zawodnik, który. On nie jest na straconej pozycji. On będzie naciskał gdzieś tam. No i Chris Harris, magia po prostu nazwiska, więc tu trzeba tą notę dać większą. U mnie 9, również ta formacja. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony i fajnie, fajnie to wygląda. Okej, przechodzimy do ostatniej formacji tak naprawdę. No i tutaj, moim zdaniem, jednak cały czas jest problem w tym Poznaniu. Zacznę od Madzi. No, jednak tutaj brakuje no, swoich polskich juniorów, prawda? Nie, bo jeżeli przejdziemy sobie, oczywiście. Za chwilę do gości, no to jednak tutaj brakuje troszeczkę takiego, no żeby mieć taką szkółkę, żeby już jakieś nazwiska tych polskich juniorów były, prawda? Tak, dokładnie. Myśląc właśnie o formacji juniorskiej drużyny z Poznania, pomyślałam o tym samym, no, że jednak zakontraktowanie trzech zagranicznych zawodników, ani jednego zagranicznego, ani jednego polskiego juniora, no, jednak pokazuje to, że jeszcze trzeba trochę poczekać na szkółkę żużlową i Tak. na szkolenie młodych adeptów sportu żużlowego w Poznaniu. No i tak naprawdę kibice polscy, którzy nie interesują się bardziej rozgrywkami zagranicznymi, będą znali nazwisko jedynie jednego zawodnika Rosjanina, Aleksandra Kajbuszewa, który debiutował już w Lidze Polskiej w drużynie Wybrzeża Gdańsk. No jest to rosyjski talent, który mam nadzieję, który wydaje mi się, że będzie stanowić o chwilę tej formacji. No i co? Mamy jeszcze dwóch zawodników gości ściągniętych prosto z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli Sebastiana Szóstaka i Kacpra Grzelaka, którzy no, mogą stanowić też właśnie o tej sile formacji juniorskiej, zwłaszcza Sebastian Szostak, który jest no, po prostu młodym, utalentowanym zawodnikiem. No, nazwisko już mówi samo przez siebie. Drugi najskuteczniejszy junior w e-winner pierwszej lidze żużlowej. Ładnie. Tak, proszę, proszę, nie, ja tylko tak zawsze dopowiadam tak, tak, ale jak jeszcze chcesz kontynuować, to nie ma problemu, Madzia, możesz. Ale rozproszyło mnie to. A, czyli Chciałam się jednak kropeczkę. przecinek czy kropka? To Możesz jeszcze kropeczkę. przerobić przecinek na kropkę. Tak. Chciałam coś powiedzieć jeszcze o Sebastianie, ale mnie rozproszyłeś. Oj, to No ale tak przepraszam, kurczę, ja tak mam. ale generalnie tyle. No. Okej, okay, no No i to. wydaje mi się, że też. O, może jeszcze wspomnę o Beniaminie Basto, który też pokazuje się z dobrej strony, na przykład kibicom w lidze brytyjskiej, więc on też może być kluczowym zawodnikiem formacji młodzieżowej w Poznaniu. No właśnie, to ja Wojtek. No ale jednak no, brakuje. Dobrze, bo Ale ja już jednak no, myślałem, że brakuje kropka, tej. a ty dalej jedziesz. Ty dalej spoko, nie ma problemu, wesoły Sibek. Musimy tak przejść na odbiór bez odbioru, jak w lotnictwie. Tak, nie ma gdzie tutaj, ja ci postawię kropeczkę, także bo chcę przejść do Wojtka, A bo już dobrze. powiedziałaś o wszystkich tych zawodnikach, a biedny Wojtuś teraz będzie musiał szyć. Ale ja mu podejdę Wojtka z innej strony. Tak naprawdę, Wojtek, jak wygląda sprawa szkolenia w Poznaniu? Jest tam szkółka, adepci, jak to wygląda? Bo jednak widzę, no po tym, co na razie tutaj te karty nam pokazują, jest tam jednak jeszcze nad czym pracować. No byli dwaj adepci jeszcze za czasów, gdy trenerem był Tomasz Bajerski, no ale gdzieś no, inaczej. Szkolenie w Poznaniu jest w tej chwili troszkę uzależnione od widzów, tak? Jak nie będzie widzów, no to nie będą skąd się mieli jakby młodzi chłopcy zabierać, czy może Tak. młode dziewczyny, zabierać za ten żużel, ale z drugiej strony to jest też kwestia organizacyjna. Do tej pory za czasów Tomasza Bajerskiego on
dzielił ten czas pomiędzy PSZ i N-Sport, tak? No tu nie da się tego ukryć i to też zarzucaliśmy mu trochę w Poznaniu. Nawet bardziej niż trochę, myślę, niektórzy. Z kolei Piotr Paluch no, był przede wszystkim drugim trenerem i trenerem młodzieży w Stali Gorzów, więc też raczej miał ten cel, żeby dać tym gorzowianom młodym startować w PSŻ-cie i to tak różnie z tym bywało, żeby nie mówić, że rzadko. Mhm. I tyle było z tej współpracy w sumie, zysku dla PSŻ-tu. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie, o szkółkę faktycznie poznańską, no to trzeba by zorganizować jakiś warsztat jednak klubowy i na to by trzeba znaleźć też miejsce tam na Golęcinie. To jest tam spory obiekt, ale jednak gdzieś coś trzeba wymyślić, żeby tam coś jeszcze było, więc to jest raczej melodia przyszłości. Myślę, że roku, góra, dwóch, żeby coś się zaczęło w tej kwestii dziać. Na razie, myślę, młodzi zawodnicy, gdyby chcieli, to Adrian Gomulski mógłby ich wziąć na te treningi pierwszej drużyny i śmiało tutaj z tym nie powinno być problemów, ale też nie ma jakby konkretnego naboru, więc w tej kwestii na pewno, mówię, to jest melodia przyszłości. Jeśli chodzi o obecny skład z PSŻ-tu, ja mam dystans do tych gości, no bo no coś się zdarzy i nagle Kacper Grzelak będzie musiał jeździć w Ostrowi, tak? Sebastian Szostak raczej będzie jeździł przede wszystkim w Ostrowi i tutaj w PSŻ-cie to go pewnie zobaczymy, jak się sezon ekstraligowy skończy, będą się przy jednej, po prostu, innych nawet okazjach. Okej, nie mam z tym problemu, tylko trzeba mieć jakiś plan B w postaci polskiego juniora, choćby po to, żeby wypełnić na minimum w składzie, tak? I być może kimś takim miał być Kacper Kłosok, który w końcu zawiesił ten kewlar na kołku chyba ostatecznie. No ostatecznie jak ostatecznie. Nie, będzie jeździł w... Kurczę, robiłem grafikę teraz. Gdzie on się przeniósł? Wyleciało mi z głowy, ale wiem, że gdzieś będzie jeździł. Jeszcze będzie jeździł, aha, nie odwiesił. No, dobra. No w każdym razie nie ma go w Poznaniu, więc to też jest trochę nie... No gdzieś już jakby jakiś plan uciekł. No ja pamiętam, jak to było z gościem Wiktorem Jasińskim. Miał, kiedy Stal Gorzów po tym słynnym pożarze chyba musiała nadrabiać spotkania, jechali piątek i niedzielę, PSŻ jechał w sobotę. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby pojechał, ale Stal Gorzów powiedział, a nie. On ma się przygotować do tych dwóch meczów. No miał świetny sezon wtedy w Gorzowie, lepszy niż ten poprzedni. No ale myśmy na tym ucierpieli, bo u nas robił komplety, przynajmniej jeden, ale chyba nawet w liczbie mnogiej. I nagle jesteśmy pozbawieni juniora i się to znowu gdzieś tam sypnęło coś. Więc z tymi polskimi juniorami to zawsze był problem, prawie zawsze. No, mieliśmy taki jeden fajny sezon z Damianem Celmerem i przede wszystkim Adrianem Szewczykowskim. Ten sezon z Przemkiem Liszką i Michałem Cużytkiem, nie wiem, czy to był ten sam sezon, chyba nie, ale to były też dwa świetne nazwiska, które w Poznaniu jeździły jako juniorzy. Benjamin Basso, no to jest trochę zawodnik widmo. Okej, on jeździ w tej Danii, jeździ w tej Wielkiej Brytanii, a weź znajdź jego zdjęcie jakieś, żeby używać, prawda, Madziu? Tak, no coś znajdź o tym wiemy. Prawda? W naszym repozytorium. No znalazłem jakieś z kapeluszem, takie jak twoje, można powiedzieć, na tych grafikach, tak więc, kurczę. Tak, no to tutaj u nas w redakcji wiemy, o co chodzi. No i Kevin Juul Pedersen też wielka zagadka. Dla mnie Kajbuszew też jest dużą zagadką. Nie wiem, jak on sobie poradzi. Wcale nie byłbym przekonany, że to będzie jakaś wielka siła. Chociaż nie skreślam go, tak? Ale te dwa punkty to chyba zrobił nie przywożąc nikogo za sobą albo nawet jakiegoś zawodnika dużo słabszego. Nie wiem, czy to nie było w meczu z Krosnem. No w każdym razie nie jestem przekonany, czy to są... Inaczej, to będzie na pewno formacja, którą ocenię najniżej i to nawet dosyć nisko. No to teraz ja szybciutko powiem moje zdanie. Ja w ogóle instytucją gościa jestem na zdecydowanie nie, w takiej formacie, jak to wygląda. A dlaczego? A dlatego chociażby pamiętny finał Opole, Landshut zeszły sezon, tak, inni zawodnicy jeżdżą cały sezon, potem w finale niby ekstraligowcy, a widziałeś, jak pojechali, więc tutaj fajnie, Sebastian Szostak, bardzo dobra średnia i tak dalej. I z tego powodu, tak jeszcze dowiem, że z tego powodu mi jakoś tak tego Opola nie żal. No mi też, ja też to podkreślałem na niejednym już odcinku i dlatego tu się obawiam, bo ja rozumiem, mamy nowy zarząd, nowe rozdanie, piękne nazwiska, ale to, co ja zawsze powtarzałem a propos Polonii, ja chcę jak chcę odbudowywać klub, albo żeby ten klub się piął, to jednak pierwsze co to gdzieś tam trzeba już tą młodzież też mieć, coś próbować, tak? Zacząć od tej szkółki, żeby chociaż ją mieć i żeby tam jeździli. Ja wiem, tak jak zauważyłeś Wojtek, słusznie, po prostu to jest Poznań, tam dopiero może tych ludzi trzeba zainteresować tą młodzież, żeby zaczęło, coś się ruszyło. Na dzień dzisiejszy fajnie, nazwiska są, ale na dłuższą metę tak to
Widzimy po innych klubach, Motor Lublin, czytaj chociażby, no wszystko, młodzież, jeszcze raz młodzież, zresztą właśnie Ostrowia wymieniona i ci tutaj goście, świetnie to pokazuje, że jak masz naprawdę piękne zaplecze, jeżeli chodzi o cały warsztat juniorski, wszystko im dane, później masz takie perełki i możesz tylko się tym szczycić. Dobrze, ocenka, teraz ostatnio był Wojtuś, także znowuż wracamy do Madzi. Madzia, twoja ocena formacji juniorskiej PSŻ-tu Poznań Skorpionów Popularnych. No jeżeli chodzi o juniorów, to w porównaniu do zawodników startujących na pozycji obcokrajowców i zawodników polskich, no to chyba ocenię ją zdecydowanie niżej, bo nie ma żadnego takiego pewnego i głośnego nazwiska. No i brak tych młodzieżowców, własnych wychowanków. No nie wiem, ja bym dała ocenę 6, może 7 góra. Dobrze. Taka trochę... Są dobrze zawodnicy, ale taka trochę, szczerze mówiąc, nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Dziękuję za twoją ocenkę, Madziu. Wojtuś? No tak jak mówię, Basso, Pedersen, no to są zawodnicy sprawdzeni, powiedzmy, w Danii, Basso też w Wielkiej Brytanii, Kajbuszew w Rosji, coś tam w tym Gdańsku, parę biegów przejechał, ale dla mnie oni są cały czas zagadką, którą po prostu, no nie wiem, czy nie odważę się im dać takiego kredytu zaufania, żeby byli wysoko. Z kolei, jeśli chodzi o gości, no to są obaj świetni zawodnicy i na pewno będą wzmocnieniem, jeśli będą jeździć. Więc to jest też znowu coś, co obniży tę moją ocenę wręcz do 4 z plusem, ale jednak 4. O, widzę, ostro, ale tutaj się wcale nie dziwię, bo jakbyśmy mieli dwie oceny, właśnie zaliczając, że goście będą jeździć, to pewnie byśmy się zakręcili około 8-9, a że trzeba to po prostu... No zakładając, że Grzelak z Szostakiem by pojechali razem, no to dziesiątka, nie? No to już tak. Lepszej formacji w drugiej lidze chyba nie znajdziemy. Aczkolwiek nie oceniamy tu wszystko, cały pomysł na tą formację i tak dalej, no niestety ja dam 6. Tak, dam 6 z uwagi właśnie, że mimo wszystko ten plusik, że... No skoro już nie mają tych swoich żadnych zawodników, no to jeżeli już sięgnęli po gości, no to sięgnęli po prostu po bardzo mocnych, więc no tylko właśnie, to co na dwoje babka wróżyła. Sięgnęli po tych najmocniejszych, którzy niekoniecznie będą tak chętnie puszczani, żeby tam jeździć, więc no tak wybrali. Wiesz, jednak... Kacper Grzelak, okej, on jest tym numerem 4 w tej formacji juniorskiej, no mniej więcej w Ostrowi, więc... Tak. Mają tam z kim wybierać i Kacper faktycznie mógłby jeździć częściej, ale no odpukać, niech coś się zdarzy, to jest żużel, wiemy co to jest za sport, tak? Niech coś się zdarzy, Kacper jedzie w Ostrowi, Sebastian jedzie w Ostrowi i kogo wystawimy? Ja myślę, że jeszcze ktoś się pojawi tam wypożyczony z jakaś taka, że tak powiem brzydko, zapchaj dziura, ale no na tę chwilę nie dam wysokiej oceny, nie? Dokładnie. Nawet wiesz, już tam pal licho tych wychowanków, bo my tu w Poznaniu jesteśmy przyzwyczajeni, że ich nie ma, nie? Ale no jednak fajnie, gdyby byli i pewnie kiedyś będą i to może, nie mówię, rok, dwa, trzy, góra. Ale no jednak brakuje tutaj polskich juniorów, jakichkolwiek polskich juniorów, ale własnych, czy nawet wypożyczonych, ale takich, że nie gości, tylko wypożyczonych albo własnych, zakontraktowanych, tak jak był Kacper Kłosok. Tak. No okej. Okay. Nie robił punktów, ale był swój zawsze na miejscu. No, dokładnie. Ale słuchajcie, no, pomalutku trzeba do brzegu dojeżdżać i zanim pokażemy typy, a ja zrobię tak, że jednak tamte typy, co odkryłem, to je zakryję. Po prostu będę miał taką możliwość później, tak więc widzowie jeszcze nic nie wiedzą. Więc Magdaleno, zanim pokażemy typy, to poproszę ciebie plusy i minusy, tak? Jeżeli byś miała ogółem zebrać te wszystkie formacje, łącznie z trenerem, z zarządem, jak ten pomysł ci się podoba? Plusy i minusy. Plusy. No, plusem na pewno będzie ściągnięcie takich głośnych nazwisk jak Łuktajew czy Kacper Gomulski, którzy będą na pewno stanowili o sile tej drużyny i będą jej liderami. Nie wiem, na razie przychodzą mi do głowy same plusy. Jeżeli chodzi o minusy, nie mogę nic i minus. No, formacja młodzieżowa może trochę. Najbardziej odstaje na tle tej całej drużyny. No nie wiem, nie przychodzą mi do głowy żadne minusy, które nie zostały wcześniej wymienione przez nas już w trakcie omawiania tych wszystkich trzech formacji w drużynie z Poznania. No, dziękuję. Wojtek, plusy, minusy.
No jeżeli chodzi o plusy, to tak, spłacenie zadłużenia i generalnie cała organizacyjna rzecz, no w tej chwili wygląda to dużo lepiej. Znaczy to wygląda tak dobrze, że nie może to nie być wielkim plusem. Jeśli chodzi o nazwiska, na pewno to są wielkie plusy w postaci Gomulskiego i Łoktajewa. Fajnie, że udało się zachować Seiferta Zalka, bo nie wierzę, że nie miał innych ofert i to też dobrze świadczy o klubie, że zdecydował się w nim zostać. Sprowadzenie z powrotem Wowki Borodulina, kolejny świetny ruch. Sprowadzenie Chrisa Harrisa, przede wszystkim marketingowo, pewnie bardziej niż sportowo, co nie znaczy, że sobie, że paru tych punktów sobie nie natrzaska, ale nawet jeśli miałby być drugą linią, robić po 6, 8 punktów, nawet 5, jeżeli nie przeszkodzi to drużynie wygrać, jeżeli będzie faktycznie magnesem dla kibiców, okej, okay, jestem w stanie zgodzić się na takie koszty. Kevin Pfeiffer, troszkę mniej jestem do niego przekonany, ale okej, okay. Robert Chmiel też daje mu czas. Jeśli chodzi o formację juniorską, to co mówiłem, jestem za polskimi juniorami zamiast gości, no może nie zamiast gościa, ale żeby to gość był alternatywą, a nie własny junior, szedł wypożyczony, miałby być alternatywą za gościa. No i te nazwiska zagranicznych juniorów są dla mnie trochę takim szukaniem po omacku, a może się sprawdzi, a może ten się sprawdzi, a to w razie czegoś, czy mamy trzeciego, może on się sprawdzi. Mhm. Także to w tej... No to właśnie ci juniorzy, nie? No, okay. No i jednak Chris Harris wcale nie musi być jakby dobrym strzałem sportowym, ale tak jak mówię, jeśli będzie spełniał swoją rolę, nazwijmy to marketingową, okej, okay, wystarczy mi, taki koszt jestem w stanie ponieść. Ja powiem podobnie, tak naprawdę no jeden wielki, wielki plus za to, co się wydarzyło w momencie rezygnacji byłego już prezesa. W tej chwili ja jestem w dużym szoku i pozytywnie nakręcony bym powiedział, że udało się tych zawodników, że przede wszystkim ci zawodnicy zaufali, bo wiesz, opinia poszła. Najgorzej jak sobie taką zrobisz opinię, że klub jest niewypłacalny, a wiemy przecież filmiki, kurczę, nazwisko. Marcela Kajzera. Wiemy, co tam się działo, jak tam finansowo to wyglądało. No to jednak wiesz, jeżeli próbujesz zbudować nową drużynę i to takie nazwiska, no to jeżeli słyszą tam od swoich kumpli, bo to są, wiecie, to jest jak żużlowa rodzina. Oni jeden telefon, ty tam nie idź, bo jest takie coś, nie? Tam nie idź, bo nie płacą. Ale wiesz, też trzeba oddać Marcelowi, że jak został spłacony, od razu nagrał filmik. Wczoraj mnie spłacili, bardzo fajnie, że w tym klubie się w końcu dzieje dobrze. Tak, nie, to było także super. Także to też jest, i myślę, że wiesz, Marcel był bardzo lubiany w Poznaniu, on może nie robił, tak jak Chris Harris, on może nie robił wielkich wyników, jeden ten genialny sezon życia miał, zaprzepaszczony w Bydgoszczy, ale nie przez niego, nie? No ale ten miał sezon i naprawdę był lubiany i fajnie, że on też się zżył z tym klubem, tak? I myślę, że to, co on mówił, że nie gryzł się w język, to chyba jednak dla dobra klubu i myślę, że to ostatecznie klubowi wyszło na dobre. Mm-hmm. No i tutaj postawimy kropeczkę, bo jeżeli chodzi o minus, to powiem szczerze, przy tych wszystkich plusach nawet przymknę oko w ten pierwszy sezon. Ten pierwszy sezon, to będzie pierwszy sezon tego nowego zarządu, przymknę oko, że z tą formacją juniorską, powiedzmy, nie zdążyli. Tak to nazwę. A może wystrzelą, nie a wiemy, może tak? Wystrzelą, może tego okaże, nie że wiem. Taka na granicy ryzyka się opłaci i pójdzie do przodu. No tak bym chciał, nie? Ale jednak biorąc pod uwagę, że w żużlu trzeba różne ryzyka przewidywać, no to jednak gdzieś mi tu brakuje takiego planu B czy C. Dobrze, to już sobie przechodzimy do typów teraz. Tak więc zobaczmy, jak typowaliśmy. Dokładnie, na dzień dobry. A mamy Krzysiu Dziamski, PSZ Poznań na drugim miejscu. Magdalena Magdziarz, no tutaj troszeczkę w dół, piąte miejsce. Zaraz się Madzia będzie tłumaczyć. Rafał Żużlowy, Degustator, pierwsze miejsce. Wojtek Nowakowski, proszę, kapelusze, ósme miejsce. Wojtek mówi, nie, wyrzucam kapelusze. Poznań musi być na pierwszym miejscu. I szybciutko przechodzimy do typów pozostałej trójeczki, mianowicie Mateusz Skalik, drugie miejsce PSŻ tu Poznań, Piotrek Wojciechowski, pierwsze, ja również dałem Skorpiony na pierwszym miejscu. Kolejny gnieźniani, Piotrek Wojciechowski, kolejny gnieźniani w żółto-czarnych barwach, tak patrząc na No tak, akurat takie zdjęcie. No to Madziu! Dobrze, dobrze idzie, dobrze.
No, a teraz jeszcze, jeśli mogę pierwszy, to ja chciałbym tak zacytować zespół z Lublina. Ty jesteś, to kobiety mają pierwszeństwo. A nie, a ja tym razem się wyrwę. Ja ustępuję. Nie, nie, poczekaj, nie masz pierwszeństwa tym razem. Nie, no ja mówię, chciałbym zacytować zespół z Lublina, czyli Budkę Suflera. Nie wierz nigdy kobiecie. Zobaczcie, to zdjęcie, taki uśmiechnięty, taki zalotny uśmiech, a tu kosa w żebro, piąte miejsce, nie ma nawet playoffów na PSG tu. Bo to jest, wiecie, jak aniołki Charlie'ego były, to my mamy tutaj aniołka żużlowego w postaci Madzi, tak więc bez cukru, bo cukier w cenie. No i teraz Madziu, już powiedział Wojtek szybciutko, więc teraz broń się. No to ja tak jeszcze odpowiadając na słowa Wojtka, dam tak piąte miejsce, bo ja mam nadzieję, że żużel jako sport zaskoczy i pokaże mi, że... Drużyna z Poznania zajdzie o wiele wyżej niż ja to wytypowałam. No i proszę, jak optymistycznie. Widzisz, potrafiła wyjść z tej sytuacji. Bardzo dobrze. Nie wiem, jeżeli chcesz rzucić jakąś klątwę tutaj, że ty typujesz piąte, ale twoje przewidywania się nie sprawdzają i na pewno będzie wyżej, to okej. Nie, ale... A ja nie chcę żadnej klątwy rzucać. No pewnie, że nie. Nie. Wiesz, to nie o to w tym wszystkim chodzi. To jest zabawa, to typowanie to jest tak naprawdę no. Zabawa. Więc Wojtku, no to pierwsze miejsce. Jednak pierwsze miejsce. Tak, no jednak... Ale to serducho nie, no tylko, pierwsze. Czy kalkulacja również była? Nie, no pewnie, że to nie jest... Nie mogę być obiektywny w sprawach PSG-u, no mimo wszystko, no... Staram się gdzieś tam patrzeć na to chłodnym okiem, ale no trochę jest w tym tego, że no chciałbym i jest w tym trochę życzeniowe, ale też jakby mam powody, żeby tak myśleć, tak? Ładnie. No to żeśmy sobie wszystko przez ostatnią prawie godzinkę opowiedzieli, no to są właśnie powody, dla których ja myślę, że to jest realne. A że przecież mamy bardzo silną, bardzo równą tę ligę, coraz silniejszą, jak Madzia zauważyła, coraz równiejszą, coraz bliższą tej pierwszej, no przykład Opola, tak? Jednak nie awansowali, tak? Ładnie. To się wszystko może zdarzyć, to jest sport, ale jeżeli przewidywania to są zabawy, i tak myślę, że są moje przewidywania bliższe od tego, co powiedziały kapelusze. Dokładnie. Ja sobie usiadłem i z chłodną głową przeanalizowałem wszystko. Bez sentymentu, no bo dlaczego miałbym mieć? Znaczy w sumie mam, bo kiedyś tam was ograliśmy. No dlaczego? Pomyślmy. Ograliśmy was fajnie w finale. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że oni są w stanie to zrobić. Oni są w stanie naprawdę awansować i zbudowali wystarczający mocny skład. Jeżeli wszystko tam się ułoży i zgra i nie będzie żadnych problemów, nawet niekoniecznie sportowych, ale pozasportowych, to może tam być naprawdę fajna drużyna, fajna ekipa i nawet to, co Wojtek i Madzia zauważyliście, nawet ci juniorzy, którzy może właśnie przez to, że to nie są Polacy i mamy troszeczkę dystans do tego, również mogą zaskoczyć, więc wydaje mi się, że są w stanie wygrać, pokonać wszystkich rywali tutaj. Jeszcze tylko szybciutko przeczytam, Mati ich podał na drugim miejscu i napisał tak: Poznań, podobnie jak w Tarnowie, doszło do rewolucji w zarządzie, jednakże tu zbudowano zdecydowanie mocniejszy skład, który pokusi się o awans, lecz mojemu faworytowi nie podołają. Tak napisał Mateusz, tak więc szybko przytoczyłem. No cóż, ja już swoje zdanie powiedziałem. Madziu, Wojtku, czy chcecie coś dodać jeszcze od siebie? Wojtek kiwa, że nie, a ty? Myślę, że co najważniejsze zostało już powiedziane i poruszone. Dokładnie. W tym odcinku. No tak więc, drodzy widzowie i poznaniacy, my każdej drużynie życzymy samych sukcesów i sportowych, i pozasportowych, żebyście dalej budowali fajną drużynę małymi kroczkami do przodu. Tego wam życzymy. I była dzisiaj ze mną Magdalena Magdziarz, omawialiśmy drużynę PSG tu Poznań. Dziękuję ci, Madziu. Ja również dziękuję. I szalony kapelusznik, a mianowicie Wojtek Nowakowski, Sport na Nowo. Wojtek, dziękujemy ci bardzo. Dzięki wielkie. My za chwilę dalej nagrywamy, także to dla nas tylko przerwa na wodę i zaczynam dalej. Dziękujemy, do usłyszenia, pozdrawiamy, cześć. Na wodę.